Partnerem kanału jest firma MADU, dostawca rozwiązań i usług w obszarze data center. Można śmiało powiedzieć, że powszechne zastosowanie wirtualizacji było rewolucją w świecie IT i choć rozwiązania wykorzystujące wirtualizację są z nami już od lat, nadal cieszą się ogromną popularnością, a obszary ich zastosowania ciągle się poszerzają. W dzisiejszym odcinku dowiesz się więc, co to jest w ogóle wirtualizacja, jakie są jej główne rodzaje oraz jakie są korzyści wynikające z zastosowania wirtualizacji. Cześć, ja nazywam się Marcel Guzenda, jestem konsultantem IT i witam Was na moim kanale, na którym rozmawiamy o różnych technologiach ze świata IT oraz aspektach biznesowych, jakie im towarzyszą. Przy okazji, zachęcam do zapoznania się z ofertą usług konsultingowych, jakie świadczę, na miarę oczywiście pod materiałem. Więc zacznijmy od tego, co to w ogóle jest wirtualizacja. Tak, w dużym skrócie. Możemy powiedzieć, że wirtualizacja jest programowym odwzorowaniem pewnych zasobów fizycznych. Czego efektem jest realizacja co najmniej tych samych funkcjonalności. Dodałbym do tego, że wirtualizowane mogą być pewne komponenty infrastruktury, takie jak procesor, pamięć operacyjna czy zasoby dyskowe, ale też całe stacje robocze, serwery czy nawet elementy sieci komputerowych. Wirtualizowane mogą być również aplikacje, a nawet całe systemy operacyjne. No dobrze, tylko po co nam ta wirtualizacja? Można powiedzieć, że przyczyny wykorzystania wirtualizacji dla każdego z wymienionych przed chwilą obszarów mogą być nieco inne. Ponieważ jednak dziś skupiamy się głównie na wirtualizacji systemów operacyjnych, a więc rozwiązaniach wykorzystujących coś takiego jak hypervisor i maszyny wirtualne, o tym za chwilę, to właśnie tej klasycznej wirtualizacji. Użyjmy jako przykładu. Sama wirtualizacja, jak wspomniałem, jest z nami już dość długo, szczególnie jeśli chodzi o jej wykorzystanie w ośrodkach akademickich i innych zaawansowanych technologicznie organizacjach. Popularna stała się jednak dopiero wtedy, gdy możliwości pojedynczych komputerów czy serwerów zaczęły znacznie odbiegać od wymagań. Pojedynczych systemów operacyjnych czy aplikacji. Możliwość uruchomienia kilku czy nawet kilkunastu systemów operacyjnych na jednej maszynie. Jak łatwo sobie wyobrazić, niosła za sobą ogromne korzyści funkcjonalne oraz ekonomiczne m.in. mniej potrzebnej energii, miejsca w szafie, czy po prostu sprzętu i ludzi potrzebnych do zarządzania nim. Popularność wirtualizacji znacznie wzrosła, gdy zaczęto ją wykorzystywać w komputerach osobistych. Co dawało możliwość instalacji dedykowanego systemu operacyjnego i uruchomienia aplikacji, które nie działały na systemie bazowym lub, np. budowy środowiska testowego. Jakie są zatem główne rodzaje wirtualizacji? Zacznijmy od wirtualizacji sieci komputerowych. Choć ten obszar technologii może wydawać się dość świeży w kwestii wirtualizacji, to w rzeczywistości była ona tam stosowana już od bardzo dawna. Takim najbardziej chyba znanym i powszechnym przykładem są oczywiście VLANy, a więc wirtualne sieci LAN, które umożliwiają podział sieci na kilka mniejszych odseparowanych od siebie. Są też oczywiście VPN, -y, a więc sieci wirtualne, prywatne, dzięki którym w bezpieczny sposób możemy łączyć się do zasobów firmowych lub łączyć ze sobą oddziały firmy. Poprzez sieć internet. Jednak za taką prawdziwą wirtualizację uważa się rozwiązania, w których zastosowano podział na warstwę underlay, a więc tą odpowiedzialną bezpośrednio za transfer danych, oraz warstwę overlay, w której odbywają się wszystkie funkcje sterujące i zarządzające. Po więcej szczegółów zapraszam do odcinka o sieciach definiowanych programowo, gdyż to właśnie rozwiązania SDN uważane są za te w pełni wykorzystujące właśnie wirtualizację. Wirtualizacja aplikacji i desktopów to kolejne obszary, które wyciskają z wirtualizacji co tylko możliwe. Dzięki wirtualizacji aplikacji możliwe jest uruchomienie danej aplikacji w środowisku wirtualnym bez konieczności instalacji na lokalnej stacji. Virtual Desktop Infrastructure, czyli popularny VDI, to rozwiązania w których wirtualizacja pozwala na uruchomienie całej stacji roboczej w zewnętrznym środowisku i dostęp do niej za pomocą zdalnego pulpitu lub dedykowanego terminala. Kolejnym obszarem jest wirtualizacja zasobów dyskowych, czyli wirtualizacja storage. Może być ona dosyć nisko poziomowa, tam gdzie łączy dyski w pewne pule dyskowe i wystawia je w postaci lunów, a także działać nieco wyżej, w warstwie gdzie odpowiada za te prezentowanie tych danych, czy one są w formie plikowej, czy surowego bloku. Tutaj znowu odsyłam do odcinka poświęconego sieciom SAN, gdzie w szczegółach omówiłem te zagadnienia. Jedną z nowszych technologii wykorzystujących wirtualizację w zakresie przechowywania danych jest hiperkonwergencja. O niej opowiem niebawem. Skoro wiemy co nieco o wirtualizacji sieci, desktopów oraz storage'u, czas przejść do tej najważniejszej, która ze względu na swoją popularność zwana jest po prostu... Wirtualizacją. Podstawowymi komponentami w rozwiązaniach, które umożliwiają wirtualizację systemów operacyjnych, a tym samym jednocześnie uruchamianie ich na jednej maszynie fizycznej, są hiperwizor i maszyny wirtualne. Zacznijmy od tego. Czym jest Hypervisor? Można powiedzieć, że Hypervisor jest niczym innym jak specjalnie przygotowanym systemem operacyjnym, który umożliwia konfigurację i powoływanie maszyn wirtualnych. Oraz oczywiście zarządzanie nimi. Hyperwizor pośredniczy też w komunikacji oraz wykorzystaniu zasobów fizycznych hosta, takich jak jego procesory, pamięć RAM czy zasoby dyskowe, dając jednocześnie możliwość ich podziału na mniejsze, tym razem wirtualne jednostki. Warto wspomnieć, że istnieją dwa rodzaje hiperwizorów: typu pierwszego i drugiego. Hypervisor typu pierwszego instalowany jest bezpośrednio na hoście, czyli zazwyczaj serwerze. Mówi się, że są to hyperwizory bare metal. Najpopularniejszymi rozwiązaniami tego typu jest SXi od VMware, czy open sourceowy KVM. Tego rodzaju rozwiązania charakteryzują się minimalnymi opóźnieniami oraz bardzo dużą wydajnością. Skoro są hyperwizory typu pierwszego, muszą być yy, i drugiego. W tym przypadku między hostem a hyperwizorem zainstalowany jest klasyczny system operacyjny jak Windows czy Linux. Takie rozwiązania, zwane też parawirtualizacją, spotkamy najczęściej właśnie na PC-tach czy laptopach, a ich celem jest uruchomienie zazwyczaj jednego dedykowanego systemu operacyjnego lub różnego rodzaju środowisk testowych. Najpopularniejszymi rozwiązaniami w tym zakresie jest VirtualBox od Oracle czy VMware Player lub VMware Workstation na Windows lub Fusion na Maca. Jeśli chodzi o produkcyjne zastosowania, zdecydowanie najczęściej wykorzystywane są te Oparte o hyperwizor typu pierwszego. Czas na małą zagadkę. Ci z Was, którzy uważnie słuchali, zwrócili zapewne uwagę, że nie wymieniłem rozwiązania od Microsoftu, a więc Hyper-V. Jak myślicie, jest to wirtualizacja typu pierwszego czy drugiego? Napiszcie w komentarzu, jestem ciekawy, czy dobrze traficie. Przejdźmy jednak do maszyn wirtualnych, bo to one są najważniejszym elementem układanki pod tytułem wirtualizacja. Maszyna wirtualna, jak nazwa wskazuje, jest softwareowym odwzorowaniem fizycznej jednostki. Dzieje się to dzięki wspomnianemu hiperwizorowi, jednak to my, tworząc taką maszynę, decydujemy o jej najważniejszych parametrach, takich jak procesor, ilość pamięci RAM czy zasoby dyskowe oraz Ilość i rodzaj kart sieciowych. Maszyny wirtualne z definicji są niezależne od siebie. Dzięki temu mogą mieć różną konfigurację i obsługiwać różne systemy operacyjne. Nic nie stoi na przeszkodzie, a przynajmniej nie powinno, aby na jednym fizycznym serwerze, np. pod kontrolą VMware vSphere, zainstalowanych było kilka VMX z Linuxem i parę innych z Windowsem. Tutaj wszystko zależy w zasadzie od parametrów, jakimi dany serwer dysponuje. Jak wspomniałem na samym początku, takim minimum, jeżeli chodzi o wirtualizację, jest zapewnienie co najmniej tej samej funkcjonalności, co w przypadku maszyny fizycznej. Nie trudno się jednak domyślić, że takie wirtualne środowisko daje tych możliwości znacznie więcej. Jako najważniejsze należy wymienić chociażby możliwość dowolnego przenoszenia maszyn pomiędzy hostami, zapewnienie ich wysokiej dostępności. Ich łatwą replikację oraz łatwiejszy backup, czy możliwość przydzielania maszynom wirtualnym sumarycznie większej ilości zasobów niż host fizyczny rzeczywiście posiada. Z tym zabiegiem jednak radzę nieco uważać i robić to pełni świadomie. Oczywiście ciekawych funkcjonalności jest znacznie więcej. I tak jak te wymienione, zależą one też od zastosowanego do wirtualizacji rozwiązania, ale też rodzaju yy, storage'u i tego, jak te hyperwizory są zarządzane. Obiecałem wspomnieć o korzyściach biznesowych, jakie wynikają z zastosowania wirtualizacji i wierzcie mi, że jest o czym mówić. Niewiele jest technologii w świecie IT, których zastosowanie miałoby tak wiele zalet. Wynika to oczywiście też z tego, że wirtualizacja jest pojęciem bardzo szerokim. Wspomniałem tylko o kilku najważniejszych obszarach jej zastosowania, choć tych jest oczywiście znacznie więcej. Bezwzględnie największą korzyścią wirtualizacji jest optymalizacja wykorzystania zasobów sprzętowych. To niesie z kolei ogromne oszczędności w zakresie sprzętu, potrzebnej energii elektrycznej, miejsca czy zasobów tych administracyjnych. Częstym benefitem jest także bardziej optymalne wykorzystanie licencji na systemy operacyjne, choć ich producenci robią co mogą, aby nie było tutaj zbyt łatwo. Wspomniałem wcześniej o kilku możliwościach technicznych, jakie wnosi wirtualizacja, i warto mieć z tyłu głowy, że ślad za nimi idzie bezpieczeństwo i wysoka dostępność wirtualizowanych środowisk. Warto również wspomnieć, że wirtualizacja umożliwia szybkie powoływanie nowych środowisk, np. na potrzeby testów nowych aplikacji czy ich elementów, a tym samym znacznie skraca czas i zasoby, jakie byłyby potrzebne w przypadku takich tradycyjnych środowisk. Mam świadomość, że wirtualizacja nie jest niczym nowym, i częściowo jest ona dzisiaj zastępowana przez technologie, takie jak kontenery. Czy wykorzystanie chmury publicznej, o których oczywiście też niedługo e, opowiem, jednak ta klasyczna wirtualizacja wciąż odgrywa bardzo ważną rolę w wielu obszarach e, IT. Tymczasem zapraszam do obejrzenia odcinka o podstawowych technologiach wykorzystywanych w data center. Zachęcam też do zapisania się do mojego newslettera i pobrania małego prezentu. Link znajduje się pod yy, nagraniem. Tyle na dziś, trzymajcie się, cześć!